Politycy PiS są szczerzy, przynajmniej jeśli chodzi o sprawę oficjalizacji języka śląskiego. Zawsze im się to źle kojarzyło, nigdy nic nie obiecywali, a czasami są trochę nadgorliwi, to inna sprawa, ale nikt generalnie na Śląsku nie może mieć żadnych złudzeń w tej sprawie. A Platforma? Prezydent Bronisław Komorowski obiecywał kiedyś wsparcie dla tej idei. Po wygranych wyborach z kolei radził Ślązakom, aby nie wymyślali języka śląskiego. Fakt, pan prezydent różne rzeczy mówił, na przykład kiedyś studentom w Katowicach objaśniał, że mowy powinny być krótkie, a kiełbasy długie. Z kolei w Ameryce uczył Amerykanów, objaśniał techniki bigosowania. Dziś w Sejmie jest nowa ustawa o języku śląskim, śląskim języku regionalnym, przygotowana przez Nowoczesną. Platforma znów obiecuje jej poparcie. No i ile warta jest ta obietnica i czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Marek Plura, europoseł Platformy Obywatelskiej, jutro rano w Radiu Piekary, Marcin Zasada. Zapraszam na godzinę 7.30. Radio Piekary.